Europejski Konkurs Kierowcy. Ma on za zadanie propagować zarówno technikę jazdy, ekonomię jazdy, jak i również bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów drogowych. Jest to wielkie przeżycie dla kierowców, dla uczestników, pokazujących ich kunszt, a jednocześnie możliwość na współzawodnictwo i zdobycia konkretnej nagrody, bo nagroda główna jest to ciężarówka Scania o możliwości indywidualnego skonfigurowania do 100 tysięcy euro. Mieliśmy 250 zgłoszonych regionalnie kandydatów do konkursu i rano zgłosiło się 30. Prawdopodobnie pogoda wygrała troszeczkę z frekwencją. I to była pierwszy etap, to było część teoretyczna, gdzie panowie odpowiadali na pytania. I z tej pierwszej części wyłoniono 8 zawodników, którzy uczestniczyli w teście drogowym. Po konkursie drogowym, który wzięto pod uwagę właśnie tą produktywność i styl jazdy, czterech uczestników właśnie zakwalifikowało się do próby sprawnościowej na naszym placu. Jak pan oceni poziom trudności dzisiejszych zawodów? Średnio. Mogło być trudniej. Trochę ciasno tutaj na placyku, ale ogólnie wszystko do przyjęcia. Fajna zabawa. Elegancko. Które zadanie było najtrudniejsze? Oj, to wcześniejsze. Takie przesuwanie tych słupków było zbyt ciasno i tak nie było łatwo manewrować tym pojazdem, aby trafić w czerwony słupek. Nie było tak aż tak łatwo.